Na naszym stole redakcyjnym książka Masoneria Polska 2017 w centrum wydarzeń. Taki jest podtytuł tej publikacji, tej książki. Rok 2017, naznaczony kilkoma ważnymi rocznicami i powstanie samej masonerii, ta taka ta, ta, ta umowna data 300 lat od powstania masonerii, ale i 500 lat reformacji i 100 lat rewolucji bolszewickiej w Rosji. Jaki był ten rok dla Sił, których nazywamy masonerią, wolną czy uczniami Hirama Abifa. Czy wszyscy sataniści, ci których Kościół nazywa pomocnikami szatana na ziemi, siedemnastkę uznają za szczególną liczbę i rok, który ma w końcówce te siedemnaście, uznają za rok szatana, w którym szatan ma szczególnie wiele do powiedzenia i w którym to roku trzeba szatanowi wszystko poświęcić i stąd wszystkie siedemnastki praktycznie jak sięgamy w kolejne stulecia wstecz były jakoś uhonorowane Chociaż były też objawienia fatimskie. Mieliśmy ostatnią rocznicę również. Obchodziliśmy w zeszłym roku. Więc jest tam też element nadziei w, tej, w, tej, w, tej, w tych rocznicach zeszłorocznych. To znaczy objawienie fatimskie było ewidentnie też reakcją na te siedemnastki, bo pamiętajmy o tym, że dokonało się ono w Portugalii, a tam rządziła niepodzielnie masoneria. Praktycznie nie było już ani jednego biskupa. Kościół nie funkcjonował. I dopiero po objawieniach fatimskich wróciło wszystko, do normy. Natomiast co do tego roku 2017, no to wszystko dawno wskazywało, że ci tak zwani pomocnicy szatana na ziemi, czyli przede wszystkim masoneria, planowali na ten rok szczególne wydarzenia. Natomiast te wydarzenia nie nastąpiły, i można zadać pytanie dlaczego. Powody były ewidentnie dwa: to znaczy, zadajemy pytanie dlaczego zatem. Powody były ewidentnie dwa: to znaczy, po pierwsze, rozpoczęła się wielka wojna w masonerii, i to było widać szczególnie przy wyborach amerykańskiego prezydenta, że część masonerii wsparła panią Clinton, część wsparła pana Trumpa. I walka była na noże pomiędzy masonami. A drugi fakt, no to na początku 2017 roku zmarło dwóch najwybitniejszych masonów, prawda, czyli Dawid Rockefeller i e, chyba dwa miesiące później Zbigniew Brzeziński. No co też można podejrzewać, że zaczęła, rozpoczęła się kolejna wojna w masonerii. Tym razem o. Te najwyższe stanowiska. Co jest przedmiotem sporu środowisk masońskich, masonerii w Stanach Zjednoczonych? Czy tylko to jest spór personalny, czy także dotyczy jakichś idei, polityki, konkretnych działań? Znaczy, wyraził to część tego problemu, wyraził Trump w swoim programie wyborczym. To wyszło po polsku jako książka Donald Trump, prezydent-biznesmen. Gdzie pisze o tym, że y, poprzednia ekipa Obamy plus ekipa y, pani Clinton zmierzali do tego, żeby zniszczyć państwo Izrael. Więc to było pytanie o to, czy Izrael ma dalej w, istnieć jako państwo, czy nie. I tu argumentacja przeciwników Izraela była taka, że y, za dużo kosztuje, za dużo problemów i za bardzo Żydzi rzucają się w oczy i powodują antysemityzm. Ale to nie jest chyba najważniejsze w tym całym sporze ważniejsze wydaje się przyjęcie taktyki na przyszłość że w większości masonów wydaje się nie bez powodu, że już mają bardzo dużo w ręku prawda? bo mają gospodarkę, finanse, media w znacznej mierze szkolnictwo na całym świecie, no bo wiemy, że w Stanach Zjednoczonych większość budżetu szkolnictwa i poziomu średniego i wyższego pochodzi z kieszeni Rockefellera no także kto daje pieniądze ten, ten decyduje więc jak teraz się zachować w tej sytuacji takiego bliskiego zwycięstwa? I tutaj ci, którzy wsparli Trumpa, uznawali, że należy dalej prowadzić spokojną grę zmierzającą do przejęcia władzy na świecie krok po kroczku i zbudowania jednego rządu światowego. Natomiast Ci ich antagoniści uważali, że natychmiast trzeba doprowadzić do krachu finansowego, do wielkiej rewolty islamskiej i w wyniku tych zaburzeń w skali całego świata, po prostu jakby w imię ratowania świata przed wojną, przed kryzysem, przejąć władzę i utworzyć rząd światowy. W polskim dyskursie politycznym. W, na, na polskiej prawicy przyjęło się twierdzić, że wybór Donalda Trumpa był dla rządów prawa i sprawiedliwości zbawienny, że gdyby nie, nie ten wybór, to, to rządy miałyby znacznie mniejsze pole manewru, czy to dobrze, że, że polski obóz prawicowy tak mocno stawia na, na obecnego prezydenta USA? No to jest pytanie, na kogo tu można stawiać, prawda? Mamy do wyboru Niemcy, Rosję, Unię Europejską i Stany Zjednoczone. I jeszcze są Chiny. No, jeszcze są Chiny, jeszcze jest Korea Północna. <laughs> no, no, <laughs> no, no, no to tu Stany Zjednoczone oczywiście wychodzi na to, że to jest najlepszy w tej sytuacji sojusznik i najbezpieczniejszy. Natomiast e, trzeba też zdawać sobie sprawę, i, i tu jest problem, e, że ten sojusznik e, to też jest masoneria też jest masoneria. Prezydent Donald Trump był w Warszawie 5 lipca. Przemówienie na Placu Krasińskich do tłumu Warszawiaków i Polaków. Przemówienie, które zostało bardzo ciepło odebrane, uznane za przemówienie bardzo propolskie i także bardzo katolickie, może nawet nie, chrześcijańskie, lepiej i tak powiedzieć. Bardzo chrześcijańskie. No tak, tylko że tak, po pierwsze to przemówienie było Sto razy bardziej łagodne niż jego przemówienia w trakcie kampanii wyborczej, prawda? bo tam się wypowiadał za natychmiastowym zlikwidowaniem Unii Europejskiej tutaj i, i wspierał brexit w, w Wielkiej Brytanii, mówiąc, że wreszcie będzie wolnym krajem, tutaj takie słowa, oczywiście, jak wiemy, nie, nie padły. Natomiast druga sprawa no to jest kwestia, co mówi, a jakie jest jego otoczenie. Prawda? I jeżeli badamy nazwisko, po nazwisku jego najbliższych współpracowników. No to na przykład yy, sekretarzem skarbu jest niejaki Mnuchin, yy, kiedyś najbliższy. Yy, współpracownik, partner George'a Sorosza, prawda, i ta sama Który jakby Który teraz opcja. jest jednym z większych antagonistów Donalda Trumpa w, so, w samych Stanach i w ogóle na świecie. Znaczy Sorosz. Soros. Tak, natomiast Manukin wspiera, także to pokazuje yy, ten podział. Yy, podział, ale widać, że yy, polski rząd jednoznacznie się opowiedział w tej wojnie yy, po stronie Izraela i po stronie yy, obecnego prezydenta yy, USA. To dobra decyzja? Jeszcze raz podpytam, chodzi o sam konflikt na Bliskim Wschodzie i samo popieranie państwa Izrael. Kiedyś w świętej pamięci profesor Wolniewicz mówił, że Izrael to jest taka forpoczta naszej zachodniej cywilizacji tam na Bliskim Wschodzie i niezależnie od tego, jakie nasze z Żydami są problemy, kontakty, spory, to samo państwo powinniśmy popierać. To znaczy. Ja bym powiedział tak, że wspieranie Izraela to jest prosta konsekwencja układu ze Stanami Zjednoczonymi. Nie można współpracować w tej chwili ze Stanami Zjednoczonymi i nie wspierać Izraela. Natomiast e, współpraca ze Stanami Zjednoczonymi zapewne jest do, najlepszym rozwiązaniem, z tym, że jest kwestia, jak daleko się w tej współpracy pójdzie i co to oznacza, prawda? Bo. Jeżeli to oznacza wejście amerykańskich banków do Polski typu J.P. Morgan, to już staje się powoli faktem. Co staje się faktem, a i, i to jest ciekawe, że w Polsce media nie podejmowały tego tematu, że od lat J.P. Morgan idzie od procesu do procesu, od afery do afery, yy, i jest to bank, który stosuje jako stałą metodę korupcję. Na przykład w Chinach wydali 100 milionów. Dolarów na zatrudnianie na fikcyjnych stanowiskach dzieci ministrów, premiera i tam innych wyższych urzędników. Już nie mówiąc o tym, że całe kierownictwo J.P. Morgan, jak popatrzymy, gdzie oni jeszcze się znajdują, no to są we wszystkich tych masańskich organizacjach typu Klub Bilderberg, Komisja Trójstronna, Rada Stosunków Zagranicznych, czyli CFR. I w tym wszystkim jest też Mateusz Morawiecki. Także Bankier, może nie JP Morgan, Santander, ale też Międzynarodowa Korporacja. Jak pan przyjął, także patrząc z perspektywy tej książki, zmianę na tej, tej książki, czyli masoneria Polska 2017, zmianę na stanowisku premiera i nominację Mateusza Morawieckiego? Znaczy przed świętami było pierwsze moje publiczne wystąpienie wokół tej książki. I skończyłem je referując kroki różne finansowe wicepremiera wtedy Morawieckiego, i powiedziałem, że najgorszym rozwiązaniem, jakie mogłoby nas czekać w 2018 roku, to gdyby Morawiecki został premierem. I w tym momencie wstała jedna pani i powiedziała: Właśnie otrzymałem SMS-a 15 minut temu. Morawiecki został premierem. Dlaczego? Dlaczego najgorsze rozwiązanie? No to inni, można powiedzieć, pisoscy ekonomiści wskazują na to, co robi w perspektywie finansów. No, na przykład wszyscy w tej chwili gromadzą zapasy złota, ściągają na swój teren. Niemcy mieli złoto w różnych krajach, ściągnęli. Wyraźnie wszyscy szykują się do, do, do tego, żeby jeżeli będzie wielki krach, to żeby go przetrwać. Natomiast nasze złoto, które stanowi 20% oszczędności Polski, w 95% znajduje się w dalszym ciągu w Wielkiej Brytanii i Morawiecki nie zamierza go na teren polski ściągać. Mówi, że ono zarabia na siebie. Co to znaczy? To znaczy, że nawet ci, którzy mają w swojej dyspozycji to złoto, go nie mają, prawda? bo ono gdzieś krąży. Reszta oszczędności Polski została pożyczona na niewielki procent rządowi Stanów Zjednoczonych, to znaczy za 80%. Procent naszych oszczędności kupiliśmy obligacje Skarbu Państwa. Jesteśmy zupełnie nieprzygotowani w, w, i tak mówi choćby pan Cezary Mech, prawda? Kiedyś y, ważna osoba w, 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 w tych kwestiach ekonomicznych w PiSie. Y, kwestia ściągnięcia y, Ukraińców do Polski, prawda? Wiemy, że to już jest ponad już 2 miliony jest tych Ukraińców. W ekonomii pracę traktuje się jak towar. Jeżeli jakiegoś towaru brakuje, to pensje wzrastają. Do towaru tego bardzo brakowało w Polsce, no bo miliony Polaków wyjechały na zachód. I y, gdyby nie, nie ci Ukraińcy, to y, pensje w Polsce by zaczęły, musiałyby gwałtownie zacząć wzrastać, co spowodowałoby też powrót. Y, Polaków z Wielkiej Brytanii, z, z Niemiec, prawda? Ukraińcy w Polsce. To jest jeszcze dodatkowo problem inny, nie tylko finansowy, to jasny i oczywisty. Prawda? Masoneria zawsze gra na wielu fortepianach, to jest jedna z podstawowych jej zadań. Na zachodzie konflikt podzieliła się między, między Donalda Trumpa a, a demokratów i Hillary Clinton, a na wschodzie, w Rosji, jak tam wygląda działalność masonerii, jakie tam interesy ma globalne lobby. To znaczy, ja kiedyś napisałem taką książkę Wojna Masonów na Ukrainie. Kiedyś, to znaczy parę lat temu. I z analiz przeprowadzonych wtedy wynikało, że masoneria rytu francuskiego robiła tą wojnę na Ukrainie za plecami oficjalnych władz państwowych, prawda? Czyli na własną rękę. Na własną rękę, znaczy za plecami Putina po to, żeby przejąć władzę w Rosji, żeby zrzucić Putina. Putin. Na początku był zdezorientowany, a później jakby uciekł do przodu, to znaczy przejął inicjatywę w jakiejś mierze przynajmniej i tam wciąż jest walka, prawda? Czyli Putin no zmierza do tego, żeby być takim wielkim nowym carem rosyjskim i, i tą mocarstwową, starą koncepcję rosyjską realizować. Natomiast masoneria rytu francuskiego w Rosji, która jest tam najsilniejsza i którą można utożsamiać z gieru. Ma jakby koncepcję, że niedługo będzie rząd światowy na czele, którego oni staną, i wtedy stolica światowa nie będzie w Waszyngtonie, tylko będzie w Astanie. Natomiast wyraźnie w tej masonerii francuskiej też zaczynają być jakieś coraz ostrzejsze podziały, co zresztą widać też w jej działaniu na terenie Polski. Ale to można postawić taką optymistyczną tezę, że, że rok 2017 to jest rok słabnięcia Masner i jej wpływu na, na, na świat. To są, po, po, to są podziały, to są kolejne mm, niesnaski, i, i w związku z tym y, słabsze. Wpływ na to, co się dzieje i także w Polsce, i w ogóle w Europie i na świecie? Zgoda. To znaczy masoneria bardzo osłabiła się w 2017 roku, ale można zakładać, że to wróci jakoś do normy. Znaczy, albo pójdą na noże ze sobą, ale jeżeli pójdą na noże, to tak jak w innych konfliktach międzypaństwowych, to się może skończyć wojną. Prawda? Natomiast jeżeli tamci planowali, tamci to znaczy mówię o tych, którzy wspierali Clintonową, planowali atak państw arabskich na Izrael, planowali rewoltę islamską, planowali wielki krach, to oni w dalszym ciągu mogą to zrobić nawet wbrew Trumpowi czy, czy tym, tym, wbrew tym, tym masonom, którzy Trumpa wspierają. Więc to. Ja myślę, że decydujące było to utrata przywódców i że jak wróci to do normy, to możemy się spodziewać w 2018 tych wydarzeń, które powinny nastąpić w 2017. Jak się wyklaruje nowe przywództwo, jest w tej książce fragment szczególnie bliski z sercu redakcji Wneta, mianowicie kopalnia Krupiński. Jest taki temat: Targowica i kopalnia Krupiński, co się kryje za tym tytułem. To znaczy, najwięcej informacji tutaj zaczerpnąłem z Kuriera w net i Radia w net, także to nie ma co jakby powtarzać, prawda? Natomiast jest to bardzo ważny temat oczywiście i ja będę go rozszerzał w najbliższej następnej książce Masoneria Polska 2018, bo ta książka poprzednia Masoneria Polska 2017 w centrum wydarzeń jakby nie jest dokończona, to jest tyle, tyle materiału i Kopalnia Krupiński jest przykładem, że Polska mogłaby uzyskiwać i wielkie dochody i wielką suwerenność w perspektywie gospodarczej, a tego nie robi i oto jest pytanie, to jest ważne pytanie dlaczego. Jak rozumiem pytanie, na które odpowiedź znajdzie się w następnej książce. Tak jest. A intuicja co podpowiada? Dlaczego? Znaczy ja w książce Masoneria Polska 2014 napisałem, że skończyła się jedna jauta, zaczyna się druga jauta i że w 2014 trwały rozmowy. I ta inna jauta, nowa jauta, no to te same, te same państwa, prawda Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone. i być może poza nami już zapadły decyzje. Wiele na to wskazuje, to znaczy nowego podziału, Polski pomiędzy te trzy mocarstwa i oczywiście ten podział będzie innego typu niż kiedyś, czyli właśnie część gospodarki, na przykład finanse Stanom Zjednoczonym, energia Rosji czy Niemcom, to już jest kwestia dogadania pomiędzy nimi, inne sektory powiedzmy Rosji. Jak to się rozwinie, no to będziemy to widzieć w najbliższym czasie. Które obszary powinniśmy szczególnie mocno, intensywnie obserwować w tym roku, gdzie, gdzie masny ramion chciała uderzyć Pana zdaniem najsilniej? Znaczy, dwa dalej obszary są najbardziej takie wrażliwe: to znaczy, kwestia finansów. Bo my, my tu jesteśmy bezbronni, zresztą cała Europa jest bezbronna i jak się posypie 84% złotówki jest w impulsach elektronicznych, bardzo łatwo tutaj uderzyć w to. Poza tym to, na co zwracał uwagę Cezary Mech, że Morawiecki powinien natychmiast zamienić kredyty frankowe na kredyty złotówkowe. A na to się nie zanosi. Na to się nie zanosi i jeżeli Frankowicze padną, to zacznie to będzie to efekt domina. Prawda? Więc tutaj możemy się spodziewać jakiegoś ostrego krachu finansowego i na to. Trzeba się przygotowywać. Jeden obszar i drugi? Drugi i, i, i sam zagrożenie islamem, prawda? Bo Polacy się cieszą, że nie ma ich w Polsce, ale w milionach są za granicą, a tej granicy nie ma. Oni już przyjeżdżają do Polski na zakupy setkami tysięcy, do tych przygranicznych miast, natomiast w każdej chwili mogą do Polski wejść i nie będziemy w stanie y, prawnie na to reagować, no bo granicy nie ma. Jak mają prawo pobytu w Niemczech, to mają i prawo pobytu w Polsce. Czyli ta granica wspólna, otwarta. Przy niczym nas nie ochroni dr Stanisław Krajski, filozof, publicysta, pisarz, autor. Książki Masneria Polska 2017 w centrum wydarzeń był ostatnim gościem poranka w 3 minuty o 80. Lekkośmy się zagadali. Ja się z Państwem żegnam Łukas Jankowski. Program zrealizował Andrzej Gumbrek Wydawcą był Antoni Opaliński. Jutro o 7.10 Przywita się z Państwem Krzysztof Skowroński. Do usłyszenia.